Dziękuję, panie marszałku. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Rząd Zjednoczonej Prawicy konsekwentnie realizuje politykę wzrostu nakładów na ochronę zdrowia i jednocześnie wdraża jej reformę. Budżet ochrony zdrowia na rok 2022 jest kolejnym tego potwierdzeniem, że potrafimy dotrzymywać obietnic i realizować ambitne projekty. Ogółem nakłady na ochronę zdrowia w roku 2022 wyniosą 133 miliardy 600 milionów złotych, co stanowi 5,75% PKB. Jest to o 13 miliardów 100 milionów złotych więcej niż w roku 2021. Jeśli uwzględnić przy tym około 20 miliardów złotych na przeciwdziałanie pandemii z funduszu covidowego, czy jakby spoza systemu, będzie to kwota bliska 150 miliardów złotych. W ciągu 5 lat 2015-2020 nakłady na ochronę zdrowia wzrosły o 50%, blisko 50%. W porównywalnym okresie też 5 lat za waszych rządów 2011-2015 wzrosły zaledwie o 14%. Ustawowe gwarancje 7% PKB i konsekwentna ich realizacja rok po roku przez rząd PiS oznacza, że do średniej krajów w Unii Europejskiej dojdziemy już w 2027 roku. W świetle powyższych liczb w osłupienie wprawia demagogia lub brak wiedzy, a pewnie jedno i drugie, byłego premiera, który przybył z Brukseli naprawiać podobno Polskę, a który 24 listopada zarzucał rządowi, że, cytuję, dzisiaj Polska, co ludziom się chyba w głowie nie mieści, jest jedynym krajem w Europie, który w czasie pandemii obniżył ilość środków na ochronę zdrowia. Od 2009 roku, gdy był premierem, wydatki na ochronę zdrowia do PKB zaczęły spadać, by w 2014 roku osiągnąć najniższy poziom 4,57% PKB. W 2015 roku nakłady według planu wynosiły 74 miliardy złotych. To był ostatni rok waszych rządów. I począwszy od 2016 roku rosną systematycznie, przekraczając w roku 2020 poziom 100 miliardów, w 2021 120 miliardów i na 2022 133 miliardy. Jest to około 80% więcej, aniżeli wynosiły nakłady na ochronę zdrowia w czasie waszych rządów. Ponadto fundusz covidowy 2020 rok 10 miliardów, 2021 30 miliardów. I zaplanowany na 2022 około 20 miliardów. Jak wspomniałam, są to jeszcze dodatkowe środki, które trafiają również na potrzeby w zakresie ochrony zdrowia. Jest to więc w tym stwierdzeniu, że maleją nakłady na ochronę zdrowia, zresztą się tutaj też także przejawia ciągle w komisjach i na tej Izbie, jest tyle w tym prawdy, ile również w stwierdzeniu, że dzisiaj inflacja jest najwyższa w XXI wieku. Nie jest prawdą, że inflacja jest najwyższa w XXI wieku, bo w lipcu roku 2000 wynosiła 11,6%. I oczywiście dodajecie, że jest to wina PiS. Tusk nie chce pamiętać i państwo również, że kiedy rządziliście i nie było pandemii, i nie było ochrony gospodarki, ochrony firm, które otrzymały około 200 miliardów złotych na pomoc, nie było wzrostu cen surowców energetycznych, inflacja wiosną 2008 roku wyniosła 4,8%, a wiosną 2011 roku w czasie waszych rządów stanowiła 5% i utrzymywała się powyżej 4% w 2012 roku. I co wtedy państwo robiliście? Co wtedy państwo robiliście? Nie widziałam pani poseł Skowrońskiej i innych posłów z tabliczką drożyzna. Nie wylewaliście wtedy krokodylich łez, że ludziom się dzieje krzywda. Inflacja w latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, w latach 2017-2019 była zbliżona do 2% i nie przekraczała celu inflacyjnego. W 2020 roku wzrost cen towarów konsumpcyjnych wyniósł 3,4% i mieścił się w dopuszczalnym odchyleniu od celu inflacyjnego.
Wysoka Izbo, co wtedy państwo robiliście? Jakie były wasze działania związane z przeciwdziałaniem inflacją? Przerzucaliście wszystkie ciężary na uboższych, na społeczeństwo. A no co robiliście? Co pani poseł robiła? Za czym pani poseł głosowała? Zanim pani poseł głosowała, podnosiliście stopy procentowe od kredytów, powodując drożyznę pieniądza kredytowego, powodując zadłużenie osób, które zaciągnęły kredyty, powodując bankructwa wielu kredytobiorców. Hamowaliście wzrost gospodarki. Hamowaliście przez te wysokie stopy procentowe, przez ostrą politykę monetarną, hamowaliście, utrzymywaliście wysokie bezrobocie. Przepraszam bardzo, pani poseł. Sami koledzy klubowi przeszkadzają pani poseł w wystąpieniu. Panie pośle, ja proszę pana, żebyście nie przeszkadzali swojej koleżance klubowej. Bezrobocie za waszych rządów było największą zmorą III Rzeczpospolitej. Było ono w 2015 roku o 40% większe aniżeli liczba bezrobotnych w roku 2021. Zmniejszyliśmy bezrobocie do 5,6% z 9,7% za waszych rządów. Co robiliście jeszcze wtedy, kiedy była ta inflacja 4-5% za waszych rządów? Ano, podnosiliście podatki VAT z 22% do 23%, VAT na książki, na prasę specjalistyczną, na warzywa, na owoce, na ryby, na mąki, na kaszę. Zlikwidowaliście ulgę internetową. Nawet Proszę pozwolić wypowiedzieć się pani poseł. Nawet zasiłki pogrzebowe zmniejszyliście z 6 do 4 tysięcy. To była wasza tarcza antyinflacyjna i to jest ta alternatywa, którą macie dla Polski wobec polityki obecnego rządu Zjednoczonej Prawicy. Ale wracając do ochrony zdrowia i mówiłam o ogólnych wydatkach, 133 miliardy, blisko 80% więcej niż wydawaliście na ochronę zdrowia. Jeśli chodzi o wydatki będące w dyspozycji ministra zdrowia na rok przyszły, to jest 14 miliardów 8 ponad 800 milionów. To jest o 23% więcej, aniżeli w roku 2021. No jeśli jest to mniej niż było przedtem, to jest to albo amnezja, albo nie próba naprawy państwa, tylko robienia zadymy, robienia chaosu, po prostu żerowania na niskich uczuciach Polaków. Do istotnych pozycji w tym zakresie należy wzrost o ponad 850 milionów na finansowanie staży i specjalizacji medycznych, związanych przede wszystkim z podwyżką wynagrodzeń stażystów i rezydentów wskutek ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia. Drugą znaczącą pozycją będzie stanowić budżet na uczelnie medyczne o 306 milionów wzrost do poziomu 2 miliardów. Chodzi tu głównie o zwiększenie limitów na studia medyczne. Także na inwestycje w szpitalach wzrost od 130 milionów do kwoty 900 milionów złotych. Na programy polityki zdrowotnej o 31 milionów więcej niż w roku ubiegłym do poziomu 1 433 miliony. Na świadczenia i wysokospecjalistyczne, bezpłatne leki dla kobiet w ciąży. Na ratownictwo medyczne w budżetach wojewodów. Podpuszczacie ratowników medycznych. Zwiększyliśmy o 24% na ratownictwo medyczne o prawie 600 milionów do poziomu 2 miliardów 800 milionów na zwiększenie stawki za dobę karetkę oraz dodatki wyjazdowe. Gdzie to było za waszych czasów? O 460 milionów wzmocniona zostanie inspekcja sanitarna, bo trzeba to pilnie było zrobić, bo państwo likwidowaliście nagminnie laboratoria wszędzie, gdzie się tylko dało, sprzedawaliście w obce ręce, bo Niemcy potrafią lepiej robić badania diagnostyczne w polskich laboratoriach, w polskich szpitalach niż to polscy diagności. Taka była wasza polityka. 4 miliardy na fundusz medyczny. Była tu mowa o tym funduszu medycznym. Pani poseł, dokładnie pan minister wyjaśniał kwestię Funduszu Medycznego zarówno na Komisji Zdrowia, jak i na Komisji Finansów. Nie ma tam nic do ukrycia. Są to duże pieniądze do dyspozycji, między innymi na pediatrię. Choroba COVID spowodowała, że zapotrzebowanie na ten cel ze strony szpitali psychiatrycznych nie było tak duże, jak my oczekiwaliśmy. I te pieniądze nie przepadają. One są, a to są duże pieniądze i trzeba dokładnie przygotować procedury ich wykorzystania, bo każdą okazję wykorzystać
wykorzystacie, że tam są jakieś nieprawidłowości, będziecie z tej mównicy 100 razy powtarzać. Sądzę, że Polacy w to uwierzą, jak widzimy, nie wierzą wam. I teraz mamy także oczywiście dodatkowe środki na psychiatrię, co jest wielkim problemem w Polsce. Ja się cieszę, że rząd nowy program stworzył, innego podejścia do leczenia dzieci w takich ciężkich sytuacjach, nie tak jak dotychczas, że się ich zamykało w szpitalach. Jest to stopniowe leczenie poprzez pozostanie w środowisku i tak dalej. Proszę państwa, to wszystko, co będzie w roku 2022, jest to kontynuacja zadań i podejmowanie nowych zadań. Bo od wielu lat walczymy z zaniedbaniami naszych oczywiście oponentów, naszych przeciwników politycznych. Co zrobiliśmy? Dwa zdania, nie ma czasu. Ja tylko niektóre rzeczy, na niektóre wskażę. Co zrobiliśmy? Kształcimy więcej lekarzy o 50%, aniżeli państwo to robiliście, bo nic w tym kierunku nie robiliście, żeby zwiększyć liczbę przyjęć na studiach, zwiększyć liczbę specjalizacji i tak dalej. Proszę państwa, bezpłatne badania profilaktyczne, 40 plus i wiele innych działań. Tu mnie koledzy oczywiście mobilizują, że trzeba kończyć. Proszę państwa, myślę z czystym sumieniem, że można głosować za projektem tego budżetu na 2022 rok dla dobra Polaków, ponieważ dla nas stawką jest życie i zdrowie Polaków i będziemy konsekwentnie to realizować. Dziękuję. Dziękuję bardzo.